Witam Państwa w programie Gość Życia. Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś naszym gościem jest Pan Wójt Dąbrówki, Radosław Korzeniewski. Witam Pana Wójta. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, Dzień Edukacji Narodowej. Spotykamy się dzień po Święcie Nauczycieli. Jak ta przyszłość nauczania, jak Pan widzi, skutki podwyżek dla nauczycieli? Oczywiście ja mogę odpowiadać tylko w obszarze swojego zarządzanego przeze mnie samorządu. Faktycznie 27 kwietnia 1972 roku to wtedy ustanowiono Dzień Edukacji Narodowej na 14 października. Z tej okazji chciałbym złożyć najwspanialsze życzenia wszystkim nauczycielom, abyście się nie poddawali, abyście wierzyli, że nadejdzie lepsze jutro. Myślę, że to lepsze jutro jest coraz bliżej. Orientacyjnie ilu pracowników oświaty ma Pan w swojej gminie? O, nie chciałbym tutaj skłamać, natomiast no, około grubo powyżej setki, tak? Czy jest to największa grupa zawodowa w Waszej gminie? Tak, zgadza się. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasze grono pedagogiczne, to nie mam większych zarzutów. Oczywiście jakieś mankamenty mogą się pojawiać, poszczególne skargi od rodziców, natomiast ja chciałbym podziękować przede wszystkim nauczycielom za to, że no był ten moment wzburzenia, był ten moment strajku w całej Polsce. U nas nauczyciele nie strajkowali, nie robili problemów rodzicom, gdzie te dzieci mają podczas strajku mieć zorganizowane zajęcia. Także wielkie szapoba i myślę, że to jest bardzo dobra droga właśnie postawić na współpracę z samorządem. Ja ze swojej strony jakby nigdy nie robiłem problemów, jeżeli słyszałem jakieś stanowcze głosy odnośnie potrzeb nauczycieli. Ja, jeżeli Pani się mnie tutaj pyta o skutki podwyżek, to tak, wygląda to w następujący sposób. Subwencja od rządu jest na poziomie 201 tysięcy złotych. Natomiast no, skutek taki realny to jest 350 tysięcy złotych, czyli 150 tysięcy samorząd gminy Dąbrówka musi dołożyć. A przed podwyżkami ile dokładaliście? No przed podwyżkami dokładaliśmy. Znaczy, generalnie dokładamy do oświaty jakieś 4 miliony złotych. No to trzeba by było wyliczyć, ile to jest na poszczególne pensje, ile to jest na codzienne zarządzanie i tak dalej, na wydatki bieżące. Natomiast te 150 tysięcy złotych więcej, nie jest to przecież aż tak dużo. Ja słyszę różne głosy od różnych samorządowców, że ten system się załamie, że to już nie ma sensu utrzymywać tych szkół, że to wszystko padnie. Ja jestem bardziej umiarkowany w tych ocenach. Ale panie Radku, ma pan koło setki, a są gminy w naszym powiecie, które mają koło tysiąca, więc... No dobrze, natomiast to... no tak, tylko że my no, proporcjonalnie oczywiście subwencja też rośnie, no jeżeli ktoś ma setkę, no, a ktoś ma tysiąc, no to subwencja rośnie, ale i te nowe koszty też rosną, tak? Dobrze, ale to jest, ja myślę, że to jest kwestia odpowiedniego zarządzania, tak? Te podwyżki są bardzo dobrym przyczynkiem do refleksji nad tym, jak poszczególni dyrektorzy przedstawiają arkusze organizacyjne. Tak? Myślę, że tutaj właśnie to jest to dobry moment, aby organ prowadzący przyjrzał się, już nie będę mówił skontrolował, ale przyjrzał się, jak poszczególni dyrektorzy zarządzają poszczególnymi placówkami. Powiedział pan takie zdanie, że jest to dobry też moment do tego, żeby rozpocząć dyskusję na temat samej oświaty, tak? Co pan ma na myśli? Bo ja nie jestem zwolennikiem myślenia, że pieniądze załatwią wszystko. Oczywiście godziwe wynagrodzenie należy się nauczycielom, jestem jak najbardziej za. Moja mama jest nauczycielką, więc znam jakby te problemy nauczycieli trochę jakby z bliska. Natomiast
No, pieniądze nie rozwiążą systemowych zaniedbań, które myślę były jakby nakładane przez kolejne lata. Jestem tydzień czy półtora tygodnia temu po spotkaniu z byłym już senatorem Janem Żerynem, który jest przecież na co dzień był też nauczycielem, jest nauczycielem akademickim, ale też nauczał w Batorym, w liceum. I myślę, że on powiedział mądre zdanie, że coś się dzieje niedobrego w tym systemie oświaty, że nauczyciele zaczynają nie lubić swojej pracy. I to jest zauważalne, że do tej, że nie dyskutuje się jakby nad inspiracją ucznia do nauki, tylko nie wiem, czy pani zauważyła, gdzieś ten uczeń w tej całej dyskusji to jest na szarym końcu. Tak jak i pacjent w służbie zdrowia. Tak jak, myślę, że tak, bo to są podobne problemy. No, oświata jest rozbudowana, służba zdrowia również. I nie dyskutuje się, jak poprawić jakość nauczania, tylko dyskutuje się, czy ktoś zarabia więcej lub mniej. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę, żebyśmy jednak skierowali przy okazji właśnie tych podwyżek myślenie trochę w kierunku ucznia, a nie tylko nauczyciela. Ja patrząc znowu na dzieci, mam w tej chwili wnuki w wieku szkolnym, ale i znajomi mają dzieci, wnuki i szkoda mi tych dzieci. One praktycznie nie mają dzieciństwa, bo one po wyjściu ze szkoły mają zajęcia dodatkowe do 20, do 19, kiedy mają być dziećmi. Tutaj się zgadzamy. Natomiast ja w ostatni weekend miałem okazję być na kolejnym zjeździe swoich studiów, Master Business Executive, i ja powiem szczerze, że tam wykładowca przedstawił właśnie, jak to powoli dzieje się w krajach zachodu, na przykład we Francji, jak inspiruje się uczniów właśnie do nauki poprzez właśnie doświadczenia, poprzez różnego typu eksperymenty. Co więcej, wykorzystuje się nowe technologie typu program iTunes University, to jest taka specjalna apka promowana przez firmę Apple, po to, aby wysyła się dzieci po prostu w teren i one tam poprzez te aplikacje różnego typu badają grawitację, mogą zbadać właśnie wpływ grawitacji na niektóre dziedziny życia, i one to robią samodzielnie, a jakby ta cała apka ich steruje. I później taką pracę zbiorczą przedstawiają wszystkim na lekcji. Ja uważam, że tego typu kierunek jest słuszny, dlatego że angażujemy dzieci poprzez właśnie działanie, poprzez doświadczenia. A dzisiaj niestety idziemy do klasy, męczymy tych dzieci teorią. One... Ale panie wójcie, zna pan pojęcia, podstawa programowa. No dobrze. No zna pan pojęcie, nie wiem, arkusz organizacyjny i tak dalej, i tak dalej. Ilość dokumentów, jakie musi wypełnić dzisiejszy nauczyciel, równa się dokumentacji urzędników, a nawet przekracza. Ale ma pani 100% racji, dlatego jeżeli dyskutujemy o przyszłości oświaty, to właśnie dyskutujmy, jak uwolnić nauczyciela od tej biurokracji i żeby to ono swoją energię i siłę przekazał właśnie na luźniejszego typu zajęcia, ale bardziej w mojej ocenie wartościowe, aby to dziecko naprawdę czerpało i z chęcią chodziło do tej szkoły, a nie tak jak, no niestety, w tym momencie mamy taki skostniały system. Nauczyciel zajmuje się biurokracją, dzieci skupiają się właśnie na potrzebnej teorii, natomiast za mało w tym wszystkim jest jakby, ja bym nazwał taką finezją, inspiracją i luźniejszym podejściem do nauczania. Kilka tygodni temu w związku z kampanią wyborczą miałam tutaj taką rozmowę z jednym z posłów, który próbował mi udowodnić, że dużo deregulacji weszło do systemu, a moim zdaniem te deregulacje tylko utrudniają nam życie codzienne, bo w efekcie końcowym wprowadzają ciągle nowe dokumenty, co nie znaczy, że te stare są wycofywane, i w praktyce zarówno szkoły, jak i służba zdrowia, jak i
organizacje pozarządowe, które nie chcą być zbiurokratyzowane, są zawalone coraz bardziej biurokracją. Jak pan widzi przyszłość tej edukacji w świetle dopiero co zakończonych wyborów sejmowych? Ja rozumiem te regulacje w ten sposób, że wprowadzamy jeden przepis, ale likwidujemy te, które do tej pory były, a w tej chwili chyba... Ja też tak to rozumiem, a jaka jest praktyka? W praktyce to chyba wygląda w ten sposób, że nakładamy kolejne przepisy na siebie, nie likwidując tych pozostałych, dochodzimy do takiego absurdu często, że jeden przepis możemy interpretować na 50 czy 60 interpretacji, sposobów, tak? No to w mojej ocenie nie jest to deregulacja, to jest po prostu zmiana prawa, dołożenie jakby nowych elementów. Nie będę już tu złośliwa i nie powiem, bo w zasadzie poseł, z którym rozmawiałam, ale to, to jest poseł PiSu, czyli poseł rządzący, tak? Poseł partii rządzącej. No oczywiście, natomiast czy każdy poseł musi mieć rację? No nie musi mieć racji, więc... Ja bym tutaj polemizował z tym panem posłem, chociaż nie znam, nie wiem, kto to był. Natomiast no, mam prawo wypowiedzieć też swoją opinię na ten temat. Ale prawdą jest, niech pani zauważy, że to rząd PiS-u właśnie zaczął dyskusję na temat oświaty i moim zdaniem wielkim sukcesem było zmiana systemu nauczania z gimnazjów na ośmioklasowe podstawówki. Moim zdaniem wracamy do macierzy, do tej dobrej macierzy, gdzie uczeń, gdzie nie, na przykładzie historii nie kończy się historia na drugiej wojnie, na pierwszej wojnie światowej, tylko też w tej chwili będziemy mogli już nauczać dzieci i drugiej wojny światowej, i po wojnie, i nowoczesne czasy. No, moim zdaniem to jest bardzo dobry krok rządu PiS-u. Natomiast co pan poseł mówił, no to jest jakby kwestia pana posła. No mówił o deregulacjach, że tak dużo ich wprowadzono i że tak regulują dobrze nasze życie. I tutaj widzę, że i pan się z tym nie zgadza, i ja się z tym nie zgadzam, ale... Nie zgadzam się z panem posłem, natomiast zgadzam się z linią rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ale, no dobrze, okej. Okay. Ale powiedział pan takie fajne zdanie, że chciałby pan, żeby w tej edukacji zaistniał pewien powiew świeżości. Tak. Takie mam pytanie, na ile wójt ze swojego poziomu może wprowadzić innowacje do jednej ze swoich szkół i wdrożyć te swoje pomysły? Jest to możliwe czy nie? Ależ to jest bardzo możliwe, mało tego, my już to realizujemy. W ramach projektu dostaliśmy na ten projekt prawie 2 miliony złotych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. I jakby takim kluczem tego projektu jest właśnie wyposażenie nowych sal w nowoczesne narzędzia nauczania. W tej chwili właśnie dostosowujemy jedną salę w szkole we Wszeborach i będzie ona wyposażona właśnie między innymi o tym, co mówiłem wcześniej, w te narzędzia, które będą pozwalały do przeprowadzenia różnego typu eksperymentów poprzez nowoczesne tablety, komputery i tak dalej. I tutaj, co ważne, będzie też przeszkolony nauczyciel przez specjalistów, no bo możemy dać sprzęt, ale jeżeli nie będzie jakby nauczyciela, który będzie wiedział, o co chodzi, z czym to się je, no to jakby ten projekt nie ma sensu. Kolejnym takim etapem będzie chyba szkoła w Józefowie i tam wyposażamy, robimy nowoczesną salę do chemii, czyli uczeń też już nie będzie... Ja pamiętam przynajmniej te swoje lekcje z chemii, książka i gdzieś tam obrazki, jak to wyglądało. Tutaj na żywo będziemy mogli wejść, podejść. A ja pamiętam swoją chemię w laboratorium. A no widzi pani miała to szczęście, natomiast nie wszyscy mają takie szczęście jak pani. Ale teraz ja jako wójt chcę, żeby to właśnie takie szczęście, jakie pani miała, miały nasze dzieci. No dobrze, wszystko to pięknie, ładnie wygląda, ale... Znane są przykłady z życia, nawet tu z naszych najbliższych okolic, takie, że szkoły owszem mają piękne tablice interaktywne, które nadal są zapakowane, chociaż są w szkole rok, dwa albo i trzy. Nikt z tego nie korzysta, nie umie korzystać. Na szkołę zdarza się tych nauczycieli, którzy potrafią obsługiwać wszystkie te nowoczesne urządzenia, jest niewielu. No i uwaga,
jaki jest problem w Pana szkołach z dostępem do szybkiego internetu? A właśnie, i tutaj Panią zaskoczę, dlatego że my weszliśmy do Unii Światłowodowej, gdzie całą inwestycję będzie przeprowadzała firma Orange. I wynegocjowałem z tą firmą, bo początkowo, żeby ich projekt mógł się udać z internetem szerokopasmowym, mogli podłączyć tylko jeden budynek użyteczności publicznej. Ja wynegocjowałem to, że wszystkie szkoły będą podłączone do internetu szerokopasmowego plus, plus budynek urzędu gminy. Mhm. Więc już niedługo, niebawem, mam nadzieję w przyszłym roku, będziemy mieli wszystkie szkoły z dostępem do internetu szerokopasmowego, więc jeżeli chodzi o nas, to nie będziemy mieli kompletnie żadnego problemu, żeby to tablice interaktywne czy innego typu narzędzia wprowadzać do użytku i to będzie naprawdę na wysokim poziomie. Z tym internetem szerokopasmowym już nie jest tak źle, jakby było jeszcze 5 lat temu. Ja tylko przypomnę, że na przykład taka dygresja, my jesteśmy jako kraj o wiele bardziej rozwinięci, jeżeli chodzi o internet szerokopasmowy, niż na przykład Niemcy. Niemcy o nas się uczą, jak wprowadzać internet szerokopasmowy. Więc myślę, że to jest tylko kwestia przyszłości, najbliższych lat, jak będziemy mieli dostęp do internetu szerokopasmowego, a szczególnie budynku użyteczności publicznej. Mówi Pan o nowych rzeczach w szkole, a co z tymi starymi? Czas nie jest z gumy. Wprowadzamy dzieciom ciągle nowe obowiązki, uczniom. Nauczycielom dokładamy też tych obowiązków, każemy im się uczyć, ale ich czas nie jest dłuższy niż 24 godziny. Jeszcze oprócz pracy muszą mieć swoje życie osobiste, no tak. żeby nie być osobami sfrustrowanymi, które tylko pracują i się uczą. No, ale to... Co z tą deregulacją? No, jest pan wójtem samorządowcem, który ma czynne kontakty z parlamentarzystami. Czy jest pan w stanie przekonać ich do pewnych zmian? Ja myślę, że... Czy jestem w stanie przekonać parlamentarzystów do zmian, to nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, bo jesteśmy świeżo po wyborach. Jeszcze się z żadnym nie miałem okazji spotkać, ani na ten temat porozmawiać. No, ale niektórzy myślę, się nie zmienili. Ale może mentalnie się zmienili po tych wyborach, nie wiadomo. Więc i przy najbliższej okazji na pewno wspomnę o tym, co dzisiaj tutaj rozmawiamy. Natomiast myślę, że poszczególni parlamentarzyści też niewiele mogą zrobić. Myślę, że to musi być mocny sygnał od samorządów z pomocą parlamentarzystów do Ministerstwa Oświaty. No, na jakimś etapie te przepisy powstają, więc... No to też nie wymyślają komputery, ani zwierzęta, ani kosmici, tylko ludzie. Więc ja myślę, że trzeba pokazywać na pojedynczych przykładach, że to wcale nie funkcjonuje, to funkcjonuje i w ten sposób jakoś, ale to się nie stanie też przez jeden dzień, jeden rok. No, tutaj trzeba systemowego rozwiązania. Tak przypomnę, systemowo zlikwidowano gimnazję, powołano 8-klasowe szkoły, tak samo i tu. Myślę, że ten cały system regulowania oświaty powinien być zmieniony jednym ostrym cięciem. No tu z tym dyrektorzy szkół się nie zgadzają, że te zmiany takie zbyt szybkie, zbyt nagłe też nie służą oświacie. No to możemy z drugiej strony dyskutować i 20 lat i też nic się nie zmieni, więc to są różne Także podejścia. Tak? Temat, jak widać, jak widzicie Państwo, wzbudza emocje, chociaż staramy się rozmawiać tu o rzeczach takich spokojnych, poważnych, ale emocji edukacja w ostatnim czasie wzbudza dużo i myślę, że jeszcze będzie wzbudzała. Mam nadzieję, że w naszym powiecie też zacznie się dyskusja na temat edukacji i zmian, jakie by miały zajść. Ja za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Razem wspólnie życzymy Państwu, nauczycielom, pracownikom oświaty, dużo cierpliwości, dużo pieniędzy, dobrych uczniów i jak najmniej problemów. Dobrych deregulacji. A Państwu przypomnę, że dziś naszym gościem był Pan Radosław Korzeniewski, wójt gminy Dąbrówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.